jest, to nie jest tradycja. Zerwijmy łańcuchy. O co chodzi w tym banerze? Zerwijmy łańcuchy jest to akcja, o którą miłośnicy zwierząt walczą już od wielu lat. Natomiast cały czas słyszymy, że jest to polska tradycja. Okrucieństwo nie może być tradycją i nie powinno już tych łańcuchów w tym kraju być. A to chyba nie, a chyba łańcuchy to były w innym wieku, w ogóle w XIX. Tak słyszałem. Czyli to nie może być polska tradycja. Nie jest to polska tradycja, w ogóle nie jest to tradycja, jest to znęcanie się nad zwierzętami. A dlaczego mawiają sobie, że to jest polska tradycja? Bo jest to najprostsze, bo nie chce się postawić boksu dla psa i nie chce się mówić o tym, że psa powinien mieć tylko ten, kto jest mu w stanie zapewnić odpowiednie warunki. Czyli to się podpieranie niby tradycją. Jest to uzasadnienie jak wszystkiego zła, bo tak było od wieków. Ale to, że coś było od wieków, nie znaczy, że nadal ma być. Dziękuję.